Resowia wygrywa z GKS-em Tychy, a z nami jest zawodnik, którego miał bardzo duży wkład w to zwycięstwo, Rafał Mikulec. Rafał, jak ocenisz ten mecz? Witam. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że po tylu porażkach z rzędu możemy się cieszyć w końcu z 3 punktów i odskakujemy z tego dołka na tą przerwę reprezentacyjną. Na pewno mecz bardzo ciężki, ale chcieliśmy wyjść bardziej defensywnie, nie wychodzić jak we wcześniejszych meczach wysoko i myślę, że to nam się udało i cieszymy się z tego zwycięstwa. Właśnie było widać w waszej grze, że po tych 5 meczach, w których nie odnieśliście zwycięstwa, chcecie bardzo dzisiaj wygrać. Te właśnie wasze rajdy, te właśnie wejścia w pole karne, które zaowocowały rzutami karnymi, spowodowały, że dzisiaj cieszycie się z 3 punktów. Tak, widać było, że drużyna jest zdeterminowana, żeby wygrać. Też widać było, że we wcześniejszych meczach graliśmy dobrą piłkę i w końcu to zaprocentowało i wygrywamy dzisiaj mecz. Czy to poprawia wasze nastroje przed przerwą reprezentacyjną, po której jednak czekają was ciężkie kolejne boje? Na pewno nam poprawia. Gramy z ciężkimi przeciwnikami, ale myślę, że z takimi nawet nam się lepiej gra. Dzięki, Rafał. Życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.